Hej, hej, witajcie. Jak się bawicie, jak się czujecie? Ja czuję się całkiem spoko. Ostatnie 2 dni spędziłem na reorganizacji moich klockowych zasobów. Przyszły mi bowiem tutaj dwie takie fajne szafeczki, które kupiłem sobie na Amazonie i postanowiłem trochę dzisiaj luźno na ten temat porozmawiać. Miałby dzisiaj inny materiał, inny początkowo planowałem, ale tak mnie ostatnio wciągnęła ta ponowna segregacja elementów, że postanowiłem porozwodzić się też troszeczkę na ten temat, pokazać wam, jak to teraz u mnie wygląda. Szafeczki całkiem zgrabne, całkiem mniamuśne i pojemne i pozwoliły mi właśnie na reorganizację tutaj sporej ilości zasobów. Do tej pory dużo rzeczy miałem tak pościskane w wielkich plastikowych kufrach i to miało swoje plusy jak najbardziej z uwagi na pojemność owych skrzyń, które też zresztą za chwilę wam tutaj pokażę. Tylko że z czasem zrobiło się tego już na tyle dużo, że posegregowane woreczki, niektóre elementy miały już po prostu mało miejsca i niewygodnie się w nich przebierało, albo też właśnie wyciągało w ogóle z owych skrzyń. Dlatego zakupiłem sobie tutaj te szufladki. Szufladki naprawdę wygodne, muszę przyznać. Gładko się je wysuwa. Super zaleta i przede wszystkim też świetna rzecz, że szafeczki są na kółeczkach. Początkowo w ogóle obawiałem się, że kółeczek mi nie załączyli w zestawie, bo ich początkowo nie znalazłem, ale okazało się, że były po prostu spakowane w pierwszej górnych szufladek w każdej szafce. Także, jak widzicie, można je sobie tutaj swobodnie przesuwać i w ogóle nie cierają o nic. Także mam tutaj prawdziwe szafeczkowe Ferrari. Mogę sobie teraz tym jeździć. A nie, tylko nie Detolf. Także rzecz sama w sobie naprawdę fajna, wygodna. Mogę już z tego miejsca polecić. A jak wygląda sprawa z zawartością? Polecimy sobie tutaj od lewej do prawej, z góry do dołu. Pierwsza szuflada i tutaj zgromadziłem wszystkie moje bryki modyfikowane. Postanowiłem po prostu, że w szufladę pójdzie to, czego używam najczęściej, a bryki modyfikowane to stanowczo jeden z moich ulubionych systemowych elementów. Mamy tutaj, prawda, takie większe bryki modyfikowane, na przykład te z czterema sadami po boku, te takie dłuższe, też z czterema. Tutaj są te takie karbowane. Fajne makaroniki, tak to lubię nazywać. No, zgromadziłem też tutaj w tej szufladzie wszystkie jakieś takie wyrzutnie stud shooterów. Znaczy nie stud shooterów, tylko tych długich strzałek. Zawsze mi się podobało, jak ludzie używają tych elementów, które są dual moldowane, żeby tworzyć jakieś takie struktury z dwóch odcieni szarości. Ciekawa sprawa. Tutaj te takie megafony albo silniczki manewrowe. Te takie, co imitują trochę jakby fakturę drewnianą, takie kłody, dalej kamerki, stare kamerki, też jeden z bardzo lubianych przeze mnie elementów, jakieś takie kątowniki, w tle widać też cały woreczek brików modyfikowanych ze studem po boku oraz tak zwany headlightów, czyli praleczek. Praleczka to teraz jeden z moich ulubionych elementów, mimo że bardzo stary, ale wciąż jary. Jeszcze jakieś takie, tutaj mam, o, oczywiście. Nie mogę też zabraknąć murków. Kocham elementy murków. Tak to wygląda. Bryki modyfikowane. Lecimy dalej. Siup. I w szufladzie poniżej znajdziemy najczęściej przeze mnie używane skosy. Czyli wszystkie skosy, które są skosami gładkimi. Prawda? Małe gładkie, większe gładkie. Te takie, które lubię nazywać chlebkami. Chociaż w tym wypadku to raczej taka spalona bagieta. Długa. Oczywiście. Bardzo często używam też serków, dlatego też zgromadziłem je tutaj w woreczku dosyć wygodnym w tej samej szufladzie. I wiem, gdzie się znajdują, zawsze mogę sobie po nie sięgnąć. Serki też wiadomo, absolutna klasyka. Inne często używane przeze mnie skosy, czyli wszystkie te takie cieńsze. Z reguły używam tych cieńszych zamiast grubszych. Także jak widać, przede wszystkim wyściółkę tutaj stanowią skosy zaokrąglone. Szuflada poniżej, siup, i tutaj zgromadziłem sobie wszystkie moje kafelki, tajle tak zwane. Jeśli ktoś zastanawia, cóż to są te takie paski, otóż śpieszę poinformować, jest to elastyczna taśma, która niby tam służy do przyklejania, prawda, z gumowymi studami, third party rzecz, można powiedzieć. Lego takiej nie produkuje, no i ludzie przyklejają sobie takie paski, przyczepiają sobie elementy, ale ja użyłem ich dla wygodnego przechowywania na takich paskach. Pocięłem je po prostu na kilka kawałków i zrobiłem sobie takie paski, do których przyczepiłem większość kafelków z nadrukiem. I teraz mogę je łatwo tutaj odczepiać, ponieważ są to miękkie study. Pozwolę sobie to tutaj, ups, na razie wyjąć i pokazać resztę. Tak, tutaj na przykład, proszę bardzo, sztabki złota. No, sztabki złota teoretycznie na Bricklinku zalicza się do akcesorii minifigurkowych, ale ja wolę je używać
i traktować je jako tajle. Tutaj te takie tajle kafelki z rączką, oczywiście tarcza z Nexo, niezadrukowane. Tutaj dalsza część wszystkiego, co ma na sobie jakiś nadruk. W tle oczywiście widzimy te takie fajne, ja to nazywam koreczki do butelek, też bardzo przeze mnie lubiane malutkie klocki. Oczywiście groszki bezstudowe, ćwiarteczki. Są też te kratki karbowane, od zawsze, zawsze popularne elementy. Także, no i oczywiście pod spodem, nie będę tutaj wszystkiego teraz tego wygrzebywał, bo ma to ładnie tutaj poukładane, no ale pod spodem jeszcze widzicie, znajdują się zwykłe kafelki. Kafelki większe, kafelki mniejsze. 1 na 2 najpopularniejsze, 1 na 4 i tak dalej, i tak dalej. Lecimy i tu już mogę sobie kucnąć dla wygody. W następnej szufladzie zgromadziłem wszystko, co mi się kojarzy z okrągłością, a potem enigmatyczną nazwą kryją się. Są disze, są disze, są tutaj większe disze, proszę bardzo. W tym podocowym pudełku zgromadziłem małe walce i malutkie stożki, czyli małe okrągłe klocki. Tutaj, ups, się wysypuje. Właśnie to dłużę na bok. Jest też torebka małych diszów, małych dekli, a pod spodem najpopularniejsze round bricki, czwóreczki, większe round bricki, jakieś takie ćwiartki, no po prostu wszystko, co tutaj się kojarzy z brickami dla mnie okrągłymi oraz dużymi stożkami, bo jakoś tak po prostu zgromadziłem to w jedno. No cóż, kulka to kulka. Mamy tutaj też te kulki ninjagowe z tych ostatnich zestawów Dragon Rising. No też mi się po prostu skojarzyło. Okrągłe to okrągłe. Lecimy dalej. Kolejna szufladka i tutaj zgromadziłem wszystkie zawiasy. Proszę bardzo. Zawiasy płaskie klikające. Gdzieś tam są grubsze klikające. Stare te takie ramiona ze Space i Aqua Zone. Popularne grubsze zawiasy. Stare cienkie na ząbki. Te takie płaskie też cały czas popularne. Grubsze zawiasy. No po prostu wszędzie zawiasy, zawiasy, zawiasy. Poniżej szybki do pojazdów i kosmicznych, i tych zwyczajnych szybki, szybeczki. No, całość po prostu tego typu elementów tutaj jest teraz zgromadzona. Poniżej, bardzo jak widzicie, zapełniona szuflada. Ja to nazywam ogólnie częściami do pojazdów. Dałem tutaj po prostu wszystko, co kojarzy mi się z pojazdami. Oprócz kółek, bo kółka to osobna kategoria. Jak widzicie, jest to kategoria tutaj jakby szeroka tych pojazdów. Bo po prostu rozumiałem to tak, że są tutaj pojazdy i wodne, jakieś, więc mamy elementy statków, jakieś koła sterowe, maszty, gdzieś tam chyba będzie jakiś mały kadłub statku, armaty, bo czemuż by nie. Oczywiście pojazdy naziemne, więc jakieś bazy pod motocykle, gdzieś tam są całe motocykle, jakieś małe bazy pod samochodziki i tak dalej. Będą tu też tutaj nadkola samochodów, a odnośnie powietrznych rzeczy oczywiście jakieś śmigiełka się znajdą, jakieś te, o proszę bardzo, stateczniki do samolotów, jakiś kajak się tutaj zapodział. Też w tej kategorii zgromadziłem takie rzeczy, jak na przykład te takie szczotki, bardzo to łapie brud, te takie gumowe szczotki do pojazdów sprzątających, jakieś klatki bezpieczeństwa, oczywiście fotele samochodowe, no będzie też oczywiście cały wielki zbiór kierownic, albo te czasze balonów, też pojazdy oczywiście powietrzne. Myślę, żeby to akurat kiedyś posegregować sobie troszeczkę bardziej, na przykład właśnie na tej kategorię naziemne pojazdy, wodne i latające, ale to może tam kiedyś później, jak będzie mi się chciało, będę miał czas. Lecimy dalej. Rzadko kiedy używam jakichś takich zwyczajnych bricków, ale tutaj zgromadziłem te, których mi się zdarza używać, no mimo wszystko dosyć często, więc małe i cienkie, 1 na 1 i 1 i wyżej niż, ale dalej mające też szerokość jedyneczki. Tutaj wyściółka jest z 1 na 2 bricków, no bo tu też często się używa. I zgromadzone jeszcze razem 1 na 3, 1 na 4, proszę bardzo. Dalej w dół też używana przeze mnie często kategoria skosów, czyli skosy odwrócone wszelkiej maści. No i było ich na tyle, że nie trzeba ich było wsypać do woreczka, tylko tutaj są wygodną znowuż wyściółką. No i też jeszcze woreczek skosów zadrukowanych z wszystkimi jakimiś różnymi nadrukami. A poniżej jeszcze ostatnia szuflada w tej kolumnie. Rzeczy takie ogólnie kojarzące się z domem. Tak to sobie wymyśliłem. Tutaj razem zgromadzone jakieś płotki, barierki oraz panele. Rzeczy zamkowe, jakieś tam dachy zamków, murki, stare panele zamkowe i jeszcze wyściółka najwięcej, tego co jest najwięcej. No dobra, tutaj jeszcze barierki takie i tego co jest najwięcej, czyli okna i drzwi. I lecimy dalej. Druga
druga szafeczka. I tak jak poprzednio zestawienie otwierały bryki modyfikowane, tak teraz tutaj ta kolumna zaczyna się od modyfikowanych płytek. Oczywiście stare, dobre wstawy mikserowe, nie może ich nigdy zabraknąć. Tutaj te takie śmieszne, jakby z półbarami zaokrąglone płytki. Też bardzo je lubię, to jest ciekawy element. Podoba mi się. Są już oczywiście zaokrąglone 1x2, jeden z moich ulubionych modyfikowanych płytek. Tutaj ogólnie też zgromadzone takie wszystkie z trzymaczkami, wszystkie takie płytki zębate. Tutaj to jest takie z progiem, pod spodem oczywiście różne warianty łapeczek, łapeczki pionowe, łapeczki poziome, gdzieś tam pod spodem jeszcze, no oczywiście nie może zabraknąć całego woreczka jumperów, jumpery zawsze przydatne, jumpery, czyli te płytki z wyśrodkowanym studem. Tutaj te takie z mniejszą ilością, z jedynie dwoma studami po bokach, te takie jeszcze cienkie z zaczepami, no i generalnie po prostu same li, tylko modyfikowane płytki, zawsze bardzo ważne elementy. Poniżej, moi drodzy, aha, tam były, tutaj sobie zgromadziłem cienkie płytki modyfikowane, natomiast tutaj dałem te o większych gabarytach, czyli zaczynające się od szerokości 2 na coś tam, takie tam, no, przyszły tutaj te takie dziabągi z tych ostatnich Ninjago, tutaj sobie jakoś tak złączyłem większe, te takie największe, które akurat mam jakoś relatywnie mało i nie potrzebowałem do nich osobnego woreczka. Te takie dziwolągi zgięte, brody stalowo-brodego. Fajny element, muszę go sobie kiedyś do czegoś wykorzystać, bo lubię jego fakturę. I co tu jeszcze mamy? Wszystkie te takie większe płytki z kulką. Tutaj taka ogólna kategoria woreczek na te płytki, które trzymają po prostu wszystkie koła pod pojazdy. Oczywiście te takie większe jumpery, czyli 2x2 z wyśrodkowanym studem, te takie ze studami po bokach i te pół tajle, pół płytki. Dodałem tu sobie tutaj jeszcze małe obrotnice. No obrotnice teoretycznie zupełnie inna kategoria klocków, ale w takim moim tutaj uproszczonym systemie przejąłem je za płytki zmodyfikowane. I dalej zaczynają się jakby zwykłe płytki, zwykłe plejty. Duża ilość oczywiście 1x2. Ja generalnie wolę używać małych elementów i małe płyteczki jak najbardziej zawsze na propsie. Też tutaj w tym po pudełku po docach trafiły 1x1 płyteczki. Lecimy dalej i już większy rozmiar, wspólnie zgromadzone 1x4, 1x3. Dalej coraz większe płytki. Tutaj ogólnie wyszczółka z dużej ilości 1x6, ale trafił się też woreczek 8, 2x8 i większy woreczek 2x6. Także taki rozmiar, powiedziałbym, średni płytek. Siup, lecimy dalej. Dużo czwóreczek oraz trójek 2x3, 2x4. Potężna wyściółka. No wszystko to wcześniej miałem zgromadzone w trzech małych workach i to było bardzo niewygodne do przeglądania. Dlatego myślę, że teraz ta taka cały czas używam słowa wyściółka. Wyściółka w szufladach sprawdza się dużo, dużo lepiej. Jest jeszcze woreczek 2x4 płyteczek, no i pochodnych kwadracików trochę większych 3x3 i najdłuższe płytki o szerokości dwóch studów 2x10, 2x12 i tam chyba jeszcze było 2x16 studów, o ja się nie mylę. Lecimy dalej w dół, tutaj wszystkie płaskie kątowniki, czyli wedge tak zwane, małe, duże. Miałem to początkowo podzielić na małe i duże, ale już mi się nie chciało i tak będzie je wygodnie przyglądać. I dalej większe płytki rozmiaru na przykład 4x4, 4x6, 6x6, tak po prostu pogrupowane. No trafiło się też tutaj te takie dziabągi. One niby są klasyfikowane jako bryki, ale ja jakoś wolę je traktować w swojej głowie jako plejty. Także tutaj chyba się kończą, o ile się nie mylę, zwykłe plejty. Zaczynają się jeszcze na dole królestwo plejtów okrągłych. Okrąglaczki, oczywiście są tradycyjne groszki, cały woreczek całkiem spory. Tutaj jeszcze wyściółka jest z większych połówek, jakichś większych ćwiartek. Oczywiście są 2x2, zawsze popularne. Również te, które pod spodem nie mają antystudów. Ja je zawsze lubiłem nazywać podusiami. Osobno wydzieliłem jeszcze te takie śmieszne. Trochę plejty okrągłe, trochę bary. W każdym razie bardzo lubiany przeze mnie element. Gwarantuje sporo fajnych możliwości. Oczywiście cudowne, zawsze przydatne groszki dziurkowane. Stare groszki dziurkowane z kuleczką. Jak ja żałuję, że tych elementów już nie ma.
już nie są produkowane, ale kiedykolwiek robię zakupy na Birkinku i się one trafiają, to trafiają do moich zbiorów, bo naprawdę gwarantują super możliwości. Tutaj jeszcze jakieś takie troszeczkę kwiatuszkowate plejty się trafiły. No też a propos kwiatuszków, jeszcze te takie nowsze ala kwiatuszkowe. Także tak wygląda królestwo plejtów okrągłych. I jeszcze ostatnia szuflada. No to po prostu brakety, kątowniki i płytki łamane, zwał jak zwał. No to co, teraz lecimy do skrzyni. Mam tutaj takie dwie zamykane plastikowe skrzynie i jeszcze jedną dużą plastikową przezroczystą. Także to się tak fajnie tutaj otwiera i tutaj w tej skrzyni zgromadziłem po prostu te elementy, których jest dużo, a których nie używam jakoś bardzo, bardzo często. Dlatego mogę je odłożyć i skorzystać z nich tylko od czasu do czasu, kiedy potrzebuję. Mam więc tutaj siateczkę base plate'ów, takich mniejszych tutaj mi się zgromadziły. Zgromadziliśmy tutaj wszystkie te nasze bransoletki z Lego Dots. Tak tutaj je tutaj zgromadziłem. Czasami sobie jakąś zapnę na nadgarstku, bo czemuż by nie. Trzeba czuć się pięknym. Tutaj proszę bardzo grube wedże. Grube wedże, cały taki worczek grubych wedży. Zgromadzony w jeden woreczek. Nagromadziło się, jak widzicie, miałem powiedzieć otwieraczy do klocków. Nie otwieraczy, tylko rozdzielaczy. Rozdzielaczy klockowych. Tutaj płytki, znaczy przepraszam, skosy 2x2 i ich warianty dłuższe. Skosy inne, skosy nie pasujące jakoś tak do żadnych innych kategorii. Prawda, ścięte z obu stron, jakieś takie ala dachówki, inne takie, no po prostu skosy różne, różniste. Tutaj zapodział się, jak widzicie, taki kadłub statku. On pochodził bodajże z Friends, ale to jest ten mold kadłuba statku z piratów. Dlatego myślę, że kiedyś sobie coś z pomocą tego zmodzę. Jakiś taki inny statek, nie wiem, może należący do żołnierzy. Tutaj nagromadziłem śmieszną sprawę. To są te trzymaczki na gumki i recepturki legowe. Teoretycznie bezużyteczne elementy i chodzą na Birkinku dosłownie za grosze, 2 grosze, 3 grosze, no takie dosłownie ceny, bo teoretycznie to niczemu nie służy. Po prostu dawniej w zestawach, teraz gumki są pakowane w takie malutkie tekturowe pudełeczka, tak samo jak płaszczyki minifigurek. Ale kiedyś gumki były na takich plastikowych cuśkach tutaj opinane. I tak sobie myślę, zgromadziłem kiedyś właśnie cały taki woreczek za malutkie pieniądze, jak wspomniałem. Takich elementów sobie nagromadziłem i myślę, że coś z nimi zrobię. Postaram się jakoś wykorzystać kreatywnie. Gdzieś tam jakieś przykłady na sieci widziałem, co można by z tego zmodzić. Myślę, że wyjdzie z tego po prostu taki mocerski eksperyment kiedyś. Cały duży wór, koła, 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 koła. Życie kołem się toczy. Duży, duży wór. Są też jakieś tam plastikowe tutaj gąsienice. A, kiedyś pewnie posegreguję to trochę lepiej. Może na małe koła, na duże koła. Zobaczymy. Tutaj taka ogólna torebka rzeczy takich dziwnych, których dużych ich rzeczy, których na ogół nie używam. Są tu jakieś te takie elementy wsporników. Dałem tutaj też takie złote cuśki z tych smoczych mocy z Ninjago ostatnio. Panele z UFO. No trafiła się tutaj też ruła z Super Mario. Nogi z insektoidów, znaczy te odnóża, te takie owadzie. No są takie duże, niespecjalnie jakoś bardzo przydatne do czegoś elementy. Tutaj woreczek cały poświęcony skałom. Skały, kamienie, głazy. Większe. A, patrzcie tutaj, stareńki battery box i bardzo stary silniczek kolejowy. A jeszcze z lat 70. czy tam 60. części. Tutaj trochę tam nagromadzonych jakieś takiego badziewia, ale trafiła się tutaj też kosteczka z gierek planszowych. Tutaj jeszcze mamy jeszcze jedną siatkę kółeczek. Czyli kiedy się segregowałem, popatrzcie, a nie pamiętałem. Stare tory, na temat starych torów jeszcze się wypowiem, bo mam w zanadrzu recenzję starego zestawu, który będzie je wykorzystywał. Tu też jakieś kadłuby statków, co tu jeszcze trafiło? O, jakieś pudełeczko z doców, którego do tej pory w ogóle nie otworzyłem. No i tutaj jeszcze będą briki 2x4, a także większe. Tutaj też jakieś takie stare panelki i żagle stare do jakichś tam łódeczek, kolejny jeszcze woreczek wedży, no i poniżej jakieś łuki się trafią i po prostu takie duże i długie bryki. No rzeczy po prostu, których jako tako nie używam na co dzień. Duże przezroczyste pudło, w którym na razie, jak widzicie,
Zostało jeszcze sporo miejsca, także będzie pewnie jeszcze jakoś tam dodatkowo zagospodarowane, ale póki co wykorzystałem je, żeby umieścić sobie w jednym miejscu całego mojego technika. Technika różnej maści. Chociaż jak widzicie, nie tylko. O, tutaj się zgromadziło coś nietechnikowego. Cała torebka tych takich skrzyneczek. Zamierzam je kiedyś wykorzystać, takie pionowe skrzyneczki, żeby zrobić z nich jakąś, nie wiem, powierzchnię, jakąś ścianę. Bo zawsze lubiłem to, że one, jak się tutaj je połączą, to tworzą taką fajną jakby fakturkę. Takie lekkie wgłębienia są w nich i to tworzy po prostu coś takiego ciekawego, taką inną powierzchnię. Dlatego myślę, że kiedyś wykorzystam je właśnie w ten sposób, jako tło do czegoś. A poza tym, o, duża maseczka bajeniklowa z playsetu ostatnio. Dorzuciłem ją w ramach ciekawostki do jednego zamówienia na Bricklinku. No, śmieszna ciekawostka, złap się ostrości. Czemu się ostrości nie chcesz złapać? O, ładnie. Niestety jest za mała troszeczkę na mój rejec. Tak próbowałem założyć. Ale takie śmieszne coś. Nie wiem, może kiedyś wykorzystam, a może po prostu będę sobie trzymał jako ciekawostkę. Planetka. Jedna z planetek ze Star Warsów. Cały świat w ręku. No i dalej już typowo technik. Znowu mamy pudełeczka z doców i tutaj wszelkiego rodzaju zgromadziłem piny. Piny różnego rodzaju, krótkie, długie, oporowe i nieoporowe, half piny. No po prostu są tu piny. Albo kołeczki, zwał jak zwał. Tutaj no, to akurat nie jest nic ważnego, jakieś tam denko z innego pudełka, które nie wykorzystałem. A tutaj troszeczkę różnych łączników. Łączniki takie, łączniki śmakie. No tutaj te pudełka z doców czasami się naprawdę całkiem nieźle przydają. No i tak poza tym po prostu technik. Łączniki, gdzieś pod spodem są całe worki z akslami. Tutaj te takie podstawowe też konektory, łączniki, tak zwane kolanka, przynajmniej ja to tak nazywam. No oczywiście są lift army grube, są lift army cienkie. Pod spodem jeszcze te takie kulkowo-technikowe łączenia i łączenia ratchetowe i jakieś takie jeszcze bliżej niezidentyfikowane łączniki, takie łączniki, małe technik briki, dyski do slicerów, a pod spodem tam na dole dłuższe i grubsze technik briki, no czyli rzeczy, których w ogóle praktycznie nie używam, chyba będą mi służyć takie tylko do jakiegoś wypełnienia, do czegoś. Poza tym jeszcze cały woreczek buszy, nakrętek, tych takich małych i większych. Jeszcze łączniki tutaj tego takiego rodzaju. O, takie. Cały woreczek paneli, zębatek. No po prostu technikiem pogania. Kolejna duża skrzynia i tak jak widzicie, troszeczkę mi się tu nie domyka. Albowiem tutaj zgromadzone jest dobro bajoniklowe. A że bajonikle, wiadomo, z reguły miały trochę większe części, no to trochę się tutaj nie domyka. Miałem je rozdysponowane do tej pory na dwie mniejsze skrzynki, które i tak się nie domykały, no to już zgromadziło się trochę tych bąkli. Ale no, chciałem teraz po prostu zgromadzić wszystko w większej skrzynce i mimo, że troszeczkę się nie domyka, to i tak cieszę się, że udało się to z grubsza upakować tak w jednym kufrze. Także co my tu mamy? Na samym wierzchu kuleczki luźne. Nie umiem śpiewać. Kolorowe, pojedyncze kuleczki. Czarne, pojedyncze kuleczki. Zawsze przydatne. Oczywiście nie może zabraknąć standardowych łączników łącznistych. Bez tych części nie byłoby bajonikl i pochodnych części. Wyszczególniłem stópki slicerów. Stopy mam jeszcze w osobnym woreczku, no ale te slicerowe stópki, bardzo przeze mnie też lubiany element, na tyle charakterystyczne, że zgromadziłem je osobno. Na ramieniki slicerów, proszę Państwa, co tu jeszcze jest? Dłuższe tutaj łączniki, zarówno krótsze, dłuższe, jak i dłuższe. O, tutaj są takie śmieszne elementy, które wyglądały jak stopy slicerów, tylko że nie były cienkie, tylko grubsze. Dziwaczny element, ale też czasami przydatny. Malutki woreczek z zamorków, proszę bardzo. A, jedyna pozostałość w zasadzie po bajonikla, która jeszcze została w dzisiejszych czasach, czyli oczy boroków, często wykorzystywane. Tutaj razem zgrupowałem krana oraz kreata, proszę bardzo. Jakiś taki wypłaszczony woreczek hirofaktorowych stałów oporowych, tych takich z gumką i tych takich śmiesznych podwójnych. Rzadki element, wystąpił chyba tylko w paru zestawach, nie pamiętam, dwóch czy trzech. O, tutaj jeden ten się wydostał. Mały tutaj woreczek
takich mniejszych części. Są tu zęby boroków, dłonie różnej maści i bajoniklowe, i tak widzicie też z Bentena te takie dziabdziawate, te takie małe tarczki tutaj do CCBS jako jakieś ozdobniki. No tak po prostu małe części tutaj zgromadziłem. Lecimy dalej. Mały woreczek. Proszę bardzo, miednice. Tutaj wspólnie te takie proste, małe lift army z kulką oraz szyję Hordika. Czyli takie też krótkie, łączące kulkowo-akselowe elementy. Jedne z najlepszych CCBS-owych typowo części. Czyli te najkrótsze, kończyny. Te, co jest po prostu ball socket and ball. I mówimy po angielsku. English is cool. No po prostu te takie najkrótsze CCBS-owe kończyny. Bardzo, bardzo przeze mnie lubiane. Jakieś większe rzeczy. Pierwszy wór broni, który mi się troszeczkę wysypuje. Obym się nie wysypał. Bronie mam generalnie podzielone na kolorowe i srebrne. Zaraz do tego dojdziemy. O, tutaj jeszcze mniejszy woreczek. Technikowe kaski, wizjery slicerów. Też sobie to zgrupowałem, bo te elementy są troszeczkę cięższe do wykorzystania, ale czasami mogą w jakichś tam bąklomockach oddać zasługi jako jakiś ciekawy mały detal. Proszę bardzo, cały worek pancerzy nie CCBS-owych, starych pancerzy z bajniku. Najbardziej podstawowy CCBS, czyli te podstawowe wszystkie płytki pancerzy Shelle. Kolejny wór broni, tym razem bronie wyłącznie srebrne. Cały wór broni. Oczywiście mam wór też masek. Osobno zgromadzone wszystkie maskałki różnej treści. Kolejny worek kolorowych broni. Tutaj się takie zgromadziły. Troszeczkę zmiana perspektywy. I cóż, pancerze bardziej typowo CCBS-owe z Hero Factory i pochodnych serii. Nie będące tymi podstawowymi płytkami pancerza, tylko takie bardziej fikuśne po prostu. Coś dla stópkarzy, cały wór stópek. Nie proście, o nie, nie sprzedam za żadną cenę. To są moje stópki. Mam też swoje stópki, ale teraz wam nie pokażę. Chyba, że chcecie oglądać moje stopy w kapcioszkach. Ale nie, to jest widok zarezerwowany dla mojej żony. Dalej, kończyny typowo bajoniklowe. I jeszcze tam z serii pochodnych, no typu Benten, Slicers, po prostu kończyny służące za nogi, za ręce. Podstawowe kości CCBS, czyli kończyny CCBS-owe różnych długości. No i tutaj na koniec jeszcze jest taka wyściółka z rozłożonego na płask największego wora. Bo tutaj po prostu lądowały wszystkie rzeczy związane z bajoniklami, które nie były, nie należały do żadnych z tych tutaj kategorii. Czyli są to jakieś główki, jakieś torsy, skrzydła, nie wiem, jakieś tam ciała ze slicerów, ciała boroków, no mówię po prostu jakieś tam torsy, torsiki, no różne rzeczy się tu zgromadziły, po prostu nie należące do tych tutaj kategorii, które wyszczególniłem. I są tutaj taką potężną wyściółką. To były takie największe rzeczy, ale zostali jeszcze też bracia mniejsi. Mam tutaj takie dwie kasetki, dawno temu zakupione w Lidlu, do organizacji tam jakichś śrubełek i innych takich rzeczy. Jak widzicie, po reorganizacji część jest pusta. Do tej pory miałem je zapełnione w pełni, ale po reorganizacji trochę się tutaj po prostu pozmieniało. No tutaj te dziabągi po prostu poczekają sobie na swoje wypełnienie i zapomnienie, a na razie zgromadziłem sobie tutaj takie elementy. Najpierw mamy główki minifigowe, nie żółte, tylko jakieś zmodyfikowane albo o nietypowych kolorach. Tak jak wspomniałem, główki obok tuż zwykłe żółte. No tutaj może niedługo je po prostu porozdzielam między te. Akurat główki to element, który często dokupuję, więc pewnie tutaj też miejsce niedługo się skończy, będzie można je tutaj podzielić. Dalej lecimy z, no, oczywiście dalej częściami ciał minifigurek, włoski różnej maści, fryzurki, fryzureczki, zamknij się, włoski, nakrycia głowy różnej maści, nakrycia głowy różnej maści, część dalsza i wyszczególnione jeszcze nakrycia głowy
bardziej takie ala fantasy rycersko-średniowieczne, jakieś kaptury, hełmy, przyłbice, inne takie. Poniżej części do nakryć głowy minifigurek, które się po prostu doczepia. Czyli te na przykład akcesoria z Friends, wpinaniowe włosy, jakieś szybki do kasków, piórka do harcerzy, pióropusze, te sprawy. Dalej dwie szufladki minifigowego wyposażenia odzienia w postaci tego, co zakładamy na minifigurkę, a więc zarówno peleryny, pancerze, zbroje, kołnierze, jakieś tam inne kapoki. No wszystko po prostu, co się na minifigurkę zakłada. Zbroje, zbrojki, pancerze, inne śmoje boje. Minifigowe tarcze. Minifigowe tarcze różnego kształtu, różnej maści. No i poniżej, no już takie troszeczkę może mnie interesujące, po prostu trzy szufladki na spodenki, na nóżki. Trójniki pneumatyczne, wiadomo, zawsze mega przydatna rzecz. Poniżej zaczyna się cały rząd barów. Bary inne, bary, czyli pręty. Inne dłuższe pręty oraz te takie podstawowe antenki. No, uznałem po prostu, że zgrupuję je sobie razem. Całkiem długie jakieś pręty, anteny i podstawowe pręty, czy też ostrza mieczy świetnych, zwał jak zwał. Co mamy poniżej? Tu mamy akurat pusto, a tutaj kości. Kości zostały rzucone. Bycze czaszki, kości, długie oraz krótkie. Wiesz, co mnie grzeje? Wielkie płomienie. Mam tutaj wszelkie rodzaje płomyczki. Tam pod spodem jeszcze są większe. A żeby troszeczkę schłodzić atmosferę, wrzuciłem tutaj też lodowe gwiazdki, które kiedyś trafiły mi się bodajże na ściance w Lego Shopie. Dalej jeszcze szufladka na łańcuszki oraz największa na dole na pojemniki różne różniste. Skrzyneczki, beczki, miednice. Kolejna kasetka. Siup. Jeden z moich ulubionych elementów, czyli rurki, przewody, kabelki. Uwielbiam w każdej maści i bardzo często je sobie dokupuję. Najróżniejsze. Zakończone studem, zakończone czymś innym. Kolejny przydatny element, czyli małe lizaczki. Round plate'y z uchwytem. Tutaj takie łapeczki z wejściem na bara. Oczywiście najbardziej podstawowe łapki. Łapki tych diabongów z Exoforce, które no, po prostu są podstawowymi teraz robocimi łapkami. A tu się zapodział. Szkieletowa, zobaczcie, w ogóle stara szkieletowa łapka, to taka luźna. Nie produkują już tego, proszę Państwa. Już od dawna nie ma szkieletów z luźnymi łapkami. A to moment ich wycofania w sumie przespałem. Dalej. Te takie jajkowate światełka z małym barem. No, oczy baraki. Fani bajek wie, co o to chodzi. Ramiona droidów z Exoforce, czyli po prostu robocie ramiona, albo paluszki, albo inne takie cośki. Tutaj tak zgromadzone, otrafił się woreczek z gumkami i pręty z kulką i te takie z bocznymi wejściami na bary. Jakoś tak razem zgromadzone. Kraniki oraz te takie stare robocie ramiona. Znaczy stare, to teraz są produkowane. Dźwigienki, mili Państwo. Jedzonko. W kategorii wszystko. Lody, warzywa, mięsko. No tutaj zakopały się gdzieś dwa upieczone indory. Oczywiście trochę marchewek, jajka. No po prostu wszystko, co mi się kojarzy tam z żarciem. Jakieś kiełbaski, te sprawy. Takie łączniczki z wejściem na klips i na bara. Kryształy i diamenty. Jeden z moich ulubionych elementów. Prawdziwy skarb. Tutaj jest akurat na razie pusto. Takie płetwy z Dinosaurs, z Lego Dinosaurs oraz łapy takie śmieszne. To był element z Chimy. Chciałbym to kiedyś wykorzystać do budowy jakiejś takiej kociej bestii albo kociej postaci. Takie łapy. Co dalej? Takie zęby ostrza. Zęby ostrza. Nie wiem, takie efekty. Trochę płomieni, trochę kolce. Różne. No, zwał jak zwał. Siup, dalej będą cały czas jeszcze elementy ciał zwierząt. Te takie ogony, przedłużki do tych ogonów, pazurki różnej maści. No, przede wszystkim te takie z Hero Factory pazurki oraz pod spodem jeszcze odnóża czachopająków z Rebooty Bionicle i te takie śmieszne ni to pazury, ni to skrzydełka. A propos skrzydełek, królestwo skrzydełek, większe i mniejsze, ptasie, jak i smocze bardziej.
te takie odnóża pajęcze oraz tego typu pazurki. Najmniejsze, oczywiście najpopularniejsze kiełki, kiełki, pazurki plus jeszcze te takie, zgromadziłem w jednym woreczku, mam tego mało, i jakieś takie insze zwierzęce części, rogi, prawda, tych jakichś tam jednorożców czy innych rożców, większe rogi, ogonki, no tak po prostu zgromadzone w małym woreczku. Siup, i tutaj idą takie pazury, te takie dłuższe, no pazury, kły, zwał jak zwał. Siup, zaczynają się roślinki. Tutaj zgromadziłem troszeczkę zarówno do szufladki, jak i do woreczka trochę takich roślinek, które mam po prostu niewiele i nie muszę ich rozsypywać. Bardziej kwiatki różnej maści, takie tam badyle, łodyżki, paprotki. Wciąż młody element, a dostaję bardzo dużo rekolorów i fajnie, fajnie. No jest to naprawdę świetna roślinka. Bardzo, bardzo ją lubię. Siup, idziemy dalej. Te takie stare, stareńkie roślinki z grubimi łodyżkami. Podstawowe te takie badyle, krzaczki, trawki, zwał jak zwał. Zgrupowane po 3 sztuki na takie większe krzoki. Tutaj, no tak, druga szufladka tych krzoków. Siup, zawijane te takie śmieszne roślinki. Te takie roślinki trójlistne. No i jeszcze większa szufladka. Czyli wszystkie większe roślinki. No przede wszystkim te takie z licznymi wejściami na jakieś tam bary, z dziurkami, takie dłuższe, jakby wijące pnącze. Też jest. Jakiś czas temu zdobyłem dziab-dziab muchołówkę. Otwórz się. Otwórz się, gnido. Ciężko to zrobić się na ręką. A nie, siup. Tak, to oczywiście mogę zrobić. Bardzo fajny element. Oczywiście pniak, też jeden ze starych, no już dawno nieprodukowanych elementów roślinnych, a uwielbiam. Bardzo, bardzo klimatyczny koszyk. No i to mówię, te takie najbardziej podstawowe roślinki, te takie palmowe też jakby. O, po prostu raj roślinności. Domknij się. Dalej taki mały organizer biurowy na papiery, wypełniony elementami minifigurek i jeszcze stare dobre pudełeczka na ciasteczka oraz... Tak, to chyba było wszystko, pudełka na ciasteczka. Także co? Tutaj w tym pudełku wszystkie małe zwierzątka, jakieś insekty, skorpiony, pająki, prawda? Tutaj widzicie jakieś pieski, kotki, króliczki, ptaszki. No po prostu są to wszystkie malutkie, malutkie zwierzątka, bo na większe jest osobny worecek. Siup, i tak to wygląda. O, skupi się tutaj zapodział, no temu go sobie kupiłem. No jak mówię, pieski, kotki, raptorki z ostatniego numeru Jurassic World z gazetki. No kupiłem 3. Bo czemuż by nie? Po prostu zwierzątka. Do kolejnego pudełeczka na ciasteczka trafiły większe roślinki. Roślinki, które nie mieściły mi się tam w szufladkach. Nie dlatego, że jest ich dużo, tylko po prostu przez gabaryty. Palmy, liście palm, pnie palm, parkowe stare drzewka, choinki, krzaczki i oczywiście... No jedna z ciekawszych rzeczy, czyli cyprysik. Cyprysik, stare, bardzo pożądane drzewko. No jak widzicie, moje nie jest niestety w stanie kolekcjonerskim. Tutaj się troszeczkę wykrzywiło, ale za klocek tego kalibru wyhaczony za złotówkę na pchlim targu, no to nie będę narzekał, powiem wam. Także tak to tutaj wygląda. Dalej większe pudełka na ciasteczka. I tutaj zgromadziłem elementy minifigurek. Nie bezpośrednio... części ciała, nóżki, główki i tak dalej, tylko głównie są to torsy oraz te ludziki, które zostały złożone tak po prostu trochę, na przykład, no widzicie, nie mają głowy. A tutaj ostatnio z Pikabrika wziąłem sobie ciałka i poskładałem kolejne te małe stworki z Dreams, Dreamlingi, zarówno te takie przyjazne, jak i źle nastawione koszmarki. Zaprawdę nie brałem do nich główek, ale oprócz tej jednej tutaj, ale tutaj dałem te główki takie z oczami z Nexonites. No moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Tutaj też taka ciekawostka, ten pan szkielet jest podróbkowy i zobaczcie, nie ma w ogóle palców. Ktokolwiek to odlewał, produkował, nie mógł zrobić szkieletowi palców. No, no sadwie, smuteczek, także. No tutaj już główki się trafiły, które są po prostu takim złomem. Bardzo, bardzo wytarte niestety, ale nie mam w sercach jakoś tam pozbyć się ich, wyrzucić. Ja nie umiem w ogóle wyrzucać, czy pozbywać, czy sprzedawać Lego. Ja wszystko tylko horduję, gromadzę. Taki ze mnie cwaniak. I jeszcze większe elementy ciał
ciał zwierzątek. Te, które tam też nie mieściły się w szuflady. Czyli jakieś tam smocze głowy. O, to w ogóle się mu pochwalę. Z tych smoczych mocy z Ninjago zacząłem sobie tworzyć tutaj takie rzeczy, ponieważ bardzo mnie ciekawiło, czy te ala smocze głowy, smocze maski nie da się wykorzystać jakoś tak, żeby dodać im pełne oczy. Także tutaj poczyniłem sobie takie eksperymenty. Tak to wygląda. Mają oczy, mogą otwierać pyszczek. I tak sobie myślę, że z tych trzech główek zmontuję sobie jakichś takich, nie wiem, smokowców. Jakichś takich humanoidalnych, myślę, bardziej smoki. Bo raczej nie chcę z nich robić takich normalnych smoków, tylko właśnie jakieś takie coś a la koboldy, nie? Tu jeszcze taki jaszczury gościu. No, chwilę kombinowałem, jak to zrobić. Nie było to łatwe, ale zrobiłem. No i tutaj mamy skrzydełka właśnie z tych zestawów. Gdzieś tam jest jedno skrzydełko tego wielkiego pterozaura z Jurassic World, jakieś stare nogi z dinozaurów, o, ten taki słonik prastary, szczęka, prawda, smoka Lloyda z Ninjago Movie. O, tutaj też zapodziały się płotki Mario zielone, które jakoś tutaj trafiły. A tak, wiem, dlaczego trafiły, ponieważ ja sobie ten zestawik z tymi portkami zakupiłem tylko i wyłącznie po to. Gdzie to jest? Oczywiście teraz nie mogę tego znaleźć, a wiem, że to się tutaj na pewno znajduje. No, gdzieś mi teraz zniknęła, ale powinna być głowa żabki z tego zestawu, gdzieś tutaj. O, dobra, widzę. Bo to jest mega śmieszny, fajny element. A, i chcę coś z nim wykombinować. Chcę stworzyć jakąś żabią postać. Dlatego sobie tylko kupiłem ten zestawik, żeby mieć ten elemencik. Także mówię. O, proszę, głowa słonia, też takich starego słonia. Takich ciekawszych elementów. No mówię, liczne skrzydła. Po prostu duże zwierzęce części. I przechodzimy do tego organizera. I tutaj głównie wyposażenie minifigurkowe w pierwszej szufladce. Nie brońki, tylko elementy różne, różniste, wyposażenia, przedmioty użytku codziennego. No wszystko. Tutaj wyszczególniłem sobie tylko efekty, efekt party, wyszczególniłem sobie pałąki do wiaderek, bo chcę je wykorzystać kiedyś jako detale w czymś. Co tu jest jeszcze wyszczególnione? Aha! Jeszcze różdżki z Harry'ego Pottera nietknięte. A poza tym, no przede wszystkim, jak widzicie, dużo minifigurkowych akcesoriów różnej treści, różnej maści. Pod spodem brońki. Tutaj wyszczególniłem sobie też do jednego projektu na kiedyś tam te przezroczyste brońki z Ninjago. Ciekawa sprawa. Wyszczególniłem stud shootery, zarówno te starsze, jak i nowsze. A tak poza tym, no jak widzicie, o, tutaj jeszcze ten taki zestawik śmieszny akcesoriów z tych zestawów Super Heroes. A tak poza tym brońki, miecze, samosiecze, kije, samobije, karabinki, pistolety i inne kujkuje. Tak to wygląda. I tutaj na dole czasami jest problem, bo ta ostatnia szuflada z jakiegoś powodu bardzo mi się lubi blokować. Okej. Teraz nawet wyszła. Zachowuję się grzecznie przed kamerą. I tutaj zgromadziłem sobie elementy ciał minifigurek. Jakieś odrębne całkiem rączki, nóżki. Po prostu do składania sobie ludzików. Były minifigurkowe elementy, no to jeszcze ludziki całkiem złożone. A trzymam je tak w pufie. Bo czemu by nie? Kto mi zabroni? Generalnie tajemnica dobrego pudełka. Dobre pudło jest wtedy, kiedy możesz na nim usiąść bez szwanku, kiedy jest po prostu dodatkowym meblem. W sumie dobra koncepcja. Także otwieramy sobie tutaj siup. No i co? No i tak jak mówiłem, tutaj mam wszystkie zgromadzone całościowe minifigurki podzielone tam na jakieś tam kategorie. Tutaj na przykład w tym kolejnym pudełku na ciastka, naprawdę lubię te pudełka na ciastka, jak widzicie, zgromadziłem wszystko związane z Ninjago. Wszystko z zestawów, jakieś pojedyncze kupione, po prostu Ninjago. A tak poza tym Star Wars, jakieś wyszczególnione kolekcjonerki, które posłużą jakimś tam projektom. No tutaj też przy okazji trafiły się ten zestawik z Lobo. Tylko dawno temu recenzowałem ten zestaw. Konstrukcję związaną z Supermanem już dawno rozebrałem, ale tego motorku, tej kosmożylety, prawda, Lobo jakoś nie mogę się pozbyć, bo bardzo ją lubię. Te takie zbrojki Marvelowe się tu ostały.
A tak poza tym, no tak jak mówię, a minifigurki różnej maści i różnej treści. Były małe zwierzątka, tutaj zwierzątka większe. Są rekiny, są stare smoki, krokodyle, duplowe jakieś zwierzątka. A trafił się też nowsze koniki. A wyszczególniam, że nowsze, ponieważ tutaj pod spodem mam na przykład cały worek starszych koników. Nawet jeden podróbkowy tutaj się ostał. Tu na przykład w tej torebce są same DC i Marvel, czyli same superbohaterskie. Tutaj akurat pogrupowałem sobie coś Star Warsowego. Przede wszystkim tutaj Siły Imperium, bo akurat Gwiezdne Wojny mam podzielone. Siły Imperium, Rebelii, Konfederacja, Republika, klony, te sprawy. I tutaj nie będę się przekopywał całkiem przez całą tę mroczną czeluść, pufy. Ponieważ tam pod spodem znajduje się sporo torebek z minifigurkami, które trzymam specjalnie odłożone na odpowiedni moment na mocki. I będą one po prostu pokazywane, te figurki, w przyszłości. Ale to wszystko będziecie jeszcze odkrywać. Także tutaj na wierzch dałem po prostu takie ogólne pojęcie, czego mam, z czego, ile minifigurek. A tutaj jeszcze tak na koniec zgrupowane robociki z Exoforce, bo czemu by nie? Bardzo je lubię. Także co, moi drodzy, tak to wygląda teraz u mnie. Trzy wielkie kufry, szafeczki, mniejsze pudełka, no i pufka do siedzenia. Tak sobie teraz pogrupowałem te klocki. Pewnie kiedyś w przyszłości będzie się to jeszcze zmieniać. No i w ogóle strasznie lubię grzebać w tym wszystkim i na nowo wszystko ustawiać i organizować. Tak, ja znajduję przyjemność nie tylko w kupowaniu Lego i składaniu i budowaniu moców czy zestawów, ale nawet w samej prostej organizacji tego wszystkiego. No ostatnio robiłem to sobie po prostu przez 2 dni w wolnym czasie i sprawiło mi to nieziemską radość, dlatego chciałem się podzielić wynikami, efektami tejże mojej organizatorskiej pracy. Także co, dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. Mam nadzieję, że być może ten filmik będzie stanowić jakąś tam inspirację po jakiś wasz własny system organizacji elementów, bo organizować elementy trzeba, zawsze o tym przypominam, ułatwia to masę rzeczy związanych z Lego. Także co, dzięki wam bardzo za uwagę i jeszcze raz będziemy się widzieć niedługo w kolejnych filmach. Dzisiaj był taki bardziej luźny, spontaniczny znowu materiał, ale kręcenie tego sprawiło mi jakoś tak masę radochy. Wszystko posegregowane tak jak chciałem, to mi się podoba. A zatem na koniec, jeszcze raz dzięki wam wszystkim za uwagę, polecam wpadać na moje media społecznościowe dodatkowe i co tam, trzymajcie się, miłego weekendu.